będzie we wrześniu 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. To ona też ma żeński wymiar. Żeński wymiar. Wojna jest żeńskiego rodzaju. Ale proszę Państwa, wojna dotknęła niesamowicie polskie kobiety, polskie rodziny. Przede wszystkim, no w Katyniu zginęli przede wszystkim mężczyźni, prawda? A ile wdów zostało? Ile synów zginęło na rozmaitych frontach, pod Monte Cassino i tak dalej, synów i ojców. Ogromne cierpienia kobiet, zmaganie się z niesamowitym losem, wychowywanie półsierot, to przede wszystkim było udziałem kobiet. I ja chciałem na to zwrócić uwagę. O to chodzi, żeby młodych ludzi wprowadzać w tematykę. Ja chcę dla Echa Dnia i dla wszystkich Kielczan powiedzieć, że proszę Państwa, w sumie na podstawie badań, które prowadzę ciągle prowadzimy badania, i tak bym mógł powiedzieć o kobiecie i matce, prawda, na podstawie książki, którą wydają w 2004 roku, Wychowanie wobec przemocy, że matki, ojcowie w polskich rodzinach bardzo mało stosują przemocy. Tam w tych badaniach wyszło, że 2,41% stosuje przemoc. Będzie go można zobaczyć na konferencji. Zapraszamy wszystkich, tak. Konferencja jest otwarta. Bardzo zapraszam ja. Wszystkich.